wspólnie z Biologo zbierają się i organizują una maratón. Organizują maraton. Dicen, a las 11 de la mañana, rano, empezamos a hacer teatro en cuenta. Zaczynamy listar spotkania. Nos vemos a las 8 de la tarde. Widzimy się o 8 wieczorem. I se separan por todos los parques de la ciudad. I odchodzą, a z wczoraj tarde? I odchodzą potem już, że tak żegnają się o 8 wieczorem. Kiedy wracają, panu mówią? Comenta su experiencia. Opowiadał swoim doświadczeniem. Uno ha conseguido hacer 15 actuaciones, otro 12. Jednemu udało się zrobić 15, innemu 12 przedstawień. La primera vez haces dos o tres, porque todo el mundo escapa corriendo. Za pierwszym razem robisz jedną, dwa, bo wszyscy uciekają. Porque está nervioso y dices, ¡puedo actuar para ti! Dlatego, że wszyscy zaczynają mówić, są zdenerwowani, mówią, czy mogę dla ciebie wystąpić? Y la gente escapa. I ludzie uciekają. Pero cuando aprendemos a hacerlo bien. Ale kiedy uczymy się tego robić dobrze, robić to dobrze. Y ahora ya se está trabajando en barrios. I teraz już zaczynamy pracować w dzielnicach. Con problemas concretos. Z konkretnymi problemami danej dzielnicy. Que la gente sabe quiénes son los actores. Ludzie wiedzą, kim są aktorzy. Y se hacen como encuestas verdaderas. I robi się takie prawdziwe badania. Porque la mayoría de las encuestas son mentiras. Dlatego, że większość badań to są kłamstwa. Si hay un barrio marginal. Jeżeli jest, jest dzielnica skłamstwa. Y tú le preguntas a la gente qué necesita. I pytasz się ludzi, co potrzebuje. Como no es tonta, nie jest głupia, va a decir subvenciones, mówi, dinero. Mówi dotacje, potrzebuję pieniądze. Pero tú en vez de una encuesta haces teatro encuentro. Ale jeśli zamiast takiego badania zrobisz teatro spotkania. Y te va a decir lo que verdaderamente necesita. Wtedy powiedz, co naprawdę potrzebuje. Cuando hacíamos esta experiencia la gente realmente necesitaba poder asociarse. Kiedy robiliśmy tego typu badanie, ludzie naprawdę potrzebowali spotykać się, potrzebowali łączyć się. Poder explicarse. Móc wytłumaczyć. Combatir las causas de su problema. Móc walczyć przyczyny swoich problemów. Pero a una encuesta nunca le dices eso. Ale prawda, że w żadnym badaniu nie mówisz tego. En cambio, a la gente de teatro encuentro sí. A jednak ludziom, którzy robili przedstawienie teatru spotkanie, mówili. Y se usa teatro encuentro para intervenir en ese barrio. I zrobiono teatro spotkanie po to, żeby coś zmienić w tym. Primero hacemos teatro encuentro, la gente nos dice lo que realmente necesita. Najpierw robimy ta spotkanie, gdzie mówią co na kandydatów. Jeśli są trabajadores sociales, luego ellos hacen el proyecto. Potem oni sami robią cały. I responden a lo que la gente pide, no a lo que las estructuras sociales dicen. I odpowiada to temu, czego naprawdę ludzie potrzebują, a nie temu, co mówią inni. Se entiende? Czy to jest zrozumiałe? No, se puede hacer aquí también. Można to też tutaj zrobić. Mogę zapytać? Primero explico todo y luego preguntar. Wszystko wytłumaczę, potem. Guarda la pregunta. Zapamiętaj pytanie. Otro sistema. Inny system. Muy rápido lo explico, es muy complejo, pero. Szybko, lo explicamos rápido. Este viene del teatro de oprimido. To pochodzi z teatru uciśnionych. Aunque lo hemos reformulado mucho. Chociaż bardzo zmieniliśmy tą formułę. Se llama teatro foro. Nazywa się teatro foro. En el escenario, un grupo de personas. Na scenie grupa ludzi. Presenten un problema. Przedstawia problem. Un conflicto. Jakiś konflikt. Que acaba mal. Który kończy się źle. El público lo ve. Publiczność to widzi. Pero luego el grupo de actores aplaude, saluda, tak, pero potem, no se va. Potem grupa aktorów dziękuję publiczności, publiczność dziękuję im, wszyscy klaskają, ale grupa pozostaje. Vuelve nuevamente. Grupa wraca. A hacer la misma obra robi, otra vez delante del público. I robi znowu to samo przedstawienie przed publicznością. Pero ahora el público puede hacer lo siguiente. A teraz publiczność może zrobić co następuje. Stop! Stop! Quiero salir. Ja chcę wyjść. Y el público se cambia por alguno de las actrices o los actores. Y publiczność zamienia się za któreś z aktorów. Y intenta, respetando el personaje. I stara się, szanując charakterystyki, cechy danej postaci, cambiar el final. Zmienić koniec. Pasa una cosa muy interesante entre los seres humanos. Que es que cuando estamos sentados ahí en el público, że kiedy jesteśmy, że siedzimy, kiedy siedzimy w publiku, y estamos viendo un conflicto, widzimy dany problem, konflikt, en mi cabeza digo, oh, si yo estuviera en su lugar, w mojej głowie myślę, so, oh, gdybym ja był na jego miejscu, yo sí sabría lo que hay que hacer. Wiedział, co zrobić. Ahí sentado es muy fácil. Tak, jak ktoś siedzi, to jest bardzo łatwo tak myśleć. El teatro foro dice, ah, pues sal. Ale teatro foro mówi, tak, wiesz, no proszę. Y de repente la persona sale. I wtedy ktoś, ten coś y hace lo que realmente había pensado. I robi to, co naprawdę myślał, że zrobił. Pero hacerlo
como los demás se están moviendo también, los demás actores siguen moviéndose, ale, las circunstancias siguen funcionando. Wtedy, kiedy to robi, wtedy, jako że wszystko inne też działa, też wszystko się odbywa, wszystko jest tak, jak było wcześniej. Eso que en tu cabeza parecía muy claro. To, co w twojej głowie wydawało się być tak oczywiste. Se te habían olvidado muchas cosas. No habías ni dado cuenta esto, ni lo otro, ni lo otro. Zapomniałeś o innych rzeczach, nie miałeś pojęcia na temat tego, że jest to i to i różne inne. Pero era necesario que salieras aquí. Ale istotne było to, bardzo ważne było to, żebyś wyszedł tutaj. Para que te dieras cuenta de que te faltaban muchos datos. Po to, żebyś wiedział, że brakowało ci wielu innych datów. El público fracasa en directo. Publiczność zawsze, zawsze absolutnie ponosi klęskę na... Cuando empezamos a hacer esta experiencia... Kiedy zaczęliśmy mieć tego typu doświadczenia. Dijimos, saldrá uno y cuando fracase no querrás oír más. Nadie. Pomyśleliśmy sobie, jak dobrze, jak ktoś poniesie klęskę, to nikt ale... Pero no, quieres salir todo el mundo a probar. Es muy interesante. Porque en una hora o dos que puede durar esto, normalmente no encontramos ninguna solución que valga. Pero empezamos a descartar los caminos que valen y los caminos que no valen. Y lo hacemos como en la realidad. Porque fracasamos de verdad con el cuerpo, con la cabeza. Jak w rzeczywistości. Además, klaskę. Ponosimy tą klaskę w ciele, duszy i w głowie. Fracasa todo el público además, a la vez. I również cała reszta publiczności. Porque cuando uno sale a hacer una cosa, bo kiedy ktoś wychodzi zrobić coś naprawdę. Mucho del público también estaban pensando que había que hacer eso. Dużo osób z publiczności też miało na myśli to samo. I cuando el que sale a fracasado, a jeżeli ktoś wychodzi i ponosi klaskę. Todos han fracasado. Y dice, bueno, vale, voy a pensar otra cosa. Wszyscy ponoszą tą klaskę. Ahora, no, zrobię coś innego. Ahora hacemos un teatro foro, teraz robimy teatro foro, donde el mismo público, w którym sama publiczność viene varias veces, wraca wiele razy. A ver la misma obra. Po to, żeby zobaczyć znowu to samo. Por ejemplo, cuatro domingos seguidos. Przykład cztery niedziele. No solo pueden fracasar, sino que pueden ir a casa, estar una semana pensando cómo solucionarlo. Nie tylko to, że ponoszą klaskę, ale mogą wrócić do domu, pomyśleć, jak to rozwiązać, jak co zrobić. Algunos hacen reuniones para planificar. Niektórzy zbierają się po to, żeby planifikować, co tu zrobić. Y vienen a probar otra vez. I wracają po to, żeby znowu spróbować. Y ya son mejores las salidas, pero también hay fracasos todavía. I rozwiązania są trochę lepsze, ale nadal są klęski. Pero con esta experiencia, ale dzięki temu doświadczeniu, si el público está implicado en el problema, jeśli publiczność jest związana z tym problemem, ha hecho algo fundamental en el siglo XXI. Zrobiła coś bardzo ważnego, podstawową sprawę na XXI wieku. Que antes de actuar, że zanim coś zrobisz, en la vida real, w prawdziwym życiu, hemos hecho una cosmovisión. Zrobili wspólną analizę. Una visión común de la realidad. Wspólne spojrzenie na rzeczywistość. Hemos fracasado juntos. Wspólnie ponieśliśmy klęskę. No hemos dicho lo que, las ocurrencias que se nos han pasado por la cabeza. Te rzeczy, które nam, akurat pierwsza lepsza rzecz, która nam przyszła przez głowę. Y ese grupo es mucho más eficaz. I ta grupa jest o wiele bardziej efektywna. Porque fracasa en el teatro. Dlatego, że ponosi klęskę w teatrze. Y fracasará mucho menos en la vida. I będzie ponosił o wiele mniejszą klęskę. Y en la vida hay seres humanos que sufren de verdad. Bo w życiu są ludzie, którzy naprawdę cierpią. Hay que intentar evitar fallar. Trzeba się starać uważać na to, żeby ponosić jak najmniej klęskę. Porque un error es muy caro. Dlatego, że błędy, zabłędy trzeba bardzo sądzić. Incluso hay gente que utiliza el teatro foro para ensayar acciones. Są ludzie, którzy nawet używają teatro foro po to, żeby próbować różnych akcji, które mają. Para aprender a pensar juntos con la cabeza, pero también con el cuerpo. Po to, żeby nauczyć się wspólnie myśleć, nie tylko za pomocą głowy, ale też za pomocą serca. ¿Se entiende? Czy to jest zrozumiałe? Hay muchas más técnicas dentro del teatro foro, innych technik, que lo hacen muy rico, muy interesante. Dejamos ver el monólogo interior de los personajes. Se puede preguntar a los personajes por cualquier cosa. Pero bueno, podemos organizarlo aquí y lo verán completo. Możemy to zrealizować tutaj, zresztą, ale ma sam teatr foru kafe, no jest tam. Ja tam wiem. A też mamy teatr foru tutaj, który robimy technikę teatru słuchania, więc można je zobaczyć też. Otro sistema, por ejemplo, es llamamos contra Goliat. Inny system to jest kontr Goliat. Goliat? Sabemos quién es Goliat? Przeciwko el gigante. Duży pan, duży pan. Hace referencia. Odnosi się do, a esa experiencia, do tego doświadczenia, de que el pequeño David puede vencer al grande. Doświadczenia mającego na myśli tego, że mały Dawid może zwyciężyć dużego Goliata.
Para explicarlo me baso en una experiencia concreta y así se entiende muy rápido. Żeby to wytłumaczyć, opowiem o bardzo malutkim doświadczeniu, tak żeby było to oczywiste. En las últimas elecciones europeas en España, en Europa, w ostatnich wyborach europejskich Unii Europejskiej, un grupo de inmigrantes ilegales, grupa nielegalnych imigrantów, que estaban junto con algunos de mis alumnos, którzy byli razem z niektórymi z moich uczniów, descubrieron que una vez ganadas las elecciones, odkryli, że kiedy wybory są, wygrają którakolwiek, jakakolwiek z partii, ganara quien ganara, ktokolwiek by nie wygrał, se iban a aprobar las leyes más nocivas para los inmigrantes. Byłyby zatwierdzone ustawy najbardziej, najbardziej szkodliwe ustawy dla imigrantów. Y trabajaron una técnica que se llama contra Goliat. I dzięki technice, którą pracowali, para entendernos, es como si fuera un cómic con el cuerpo. Tak, żeby wam to jakoś wytłumaczyć. To chodzi o komiks za pomocą ciała. Taki komiks robi się. Personas, imagínense ustedes. Proszę sobie wyobrazić. 30 personas. 30 osób. Que se quedan en estatua a la vez. Które zaczynają robić pomnik. Y cuando vemos desde fuera entendemos lo que están diciendo. I jeżeli ktoś patrzy z zewnątrz, wie doskonale, o czym oni powiedzieć. Suena un tambor, boom. Jest taki bęben, boom. Y cambian todos a la vez. I wszyscy nagle zmieniają. Haciendo sonidos también. Y, boom, y ves otra imagen y que la entiendes también. Robią różne dźwięki, także można też przeczytać, interpretować tę. Y así sucesivamente. I tak raz po raz. Y al cabo de 10-12 imágenes. I po 10-12 obrazach. Tu has visto una historia. Zobaczyłeś całą historię. Como si fuera un cómic. Zobaczyłeś jakby całą historię jak komiks. Entonces volvemos al tema de las elecciones europeas. A teraz wrócimy do problemu wyborów. Ganó el Partido Popular, el Partido Conservador Español. Wygrała partia konserwatywna, Front Ludowy Hiszpański. Y preparó una gran fiesta para celebrarlo delante de su sede. I przygotowali wielką uroczystość po to, żeby to uczcić przed swoim miejscem. Y allí llegaron sus simpatizantes con las banderas eufóricos. I tam przyszli wszyscy sympatyzujący z tą partią euforycznie. Y allí estaban todas las televisiones. Tak, była też telewizja, były flagi tej partii. Y este grupo se había propuesto hacer grupa zaproponowała un contra Goliat. Chciała zrobić przeciw Goliat. Un cómic. Komis, con su propio cuerpo ciała, para explicar allí po to, żeby tłumaczyć tam, delante de las televisiones y delante del partido que había ganado przed kamerami, przed telewizjami, przed całą partią, która wygrała, que los que habían perdido esas elecciones, ci, którzy przegrali te wybory, eran los inmigrantes. To byli imigranci. Y muchos inmigrantes eran ilegales. Wielu z tych imigrantów, którzy brali udział w tej akcji, quiere decir que les podían detener en cualquier momento. Co oznaczało, że w każdym momencie mogli być zabrani przez policję. Y llegaron allí i przyszli tam, przybyli. Y hicieron eso. I zrobili to. Ustedes imaginan lo que le pasó a la gente que vio eso. Co się stało z ludźmi, którzy to zobaczyli. Imaginan. Proszę sobie wyobrazić. ¿Qué hicieron? Co zrobili? Aplaudieron. Tak? Czy może oklaski były? ¿Se entiende? ¿Qué hicieron? Aplaudieron. Co zrobili? No. Oklaskali? Nie. Cuando la gente vio eso, se enfadó mucho. Bardzo się zdenerwowali. Porque estaban celebrando que habían ganado. To, że oni, to była uroczystość tego, że wygrali. Y entonces se abalanzaban. I w tym momencie zaczynali sobre el grupo. Podchodzić do grupy i zaczynali nad nimi robić para pegarles, para echarles fuera. Zaczynali ich tamosić po to, żeby ich wyrzucić stamtąd. Y fue un gran impacto. To było bardzo wielkie. Nosotros teníamos estudiado que ellos iban a reaccionar así. My wiedzieliśmy, że oni tak będą zareagują. Y disfrazamos algunos de nuestros actores. Wielu z naszych aktorów jest osób, które były, dla personas que están de militantes de ese partido político. Przebraliśmy ich za osoby sympatyzujące głęboko z tą partią polityczną. Y para sacar a los inmigrantes. Po to, żeby wyciągnąć imigrantów. Los que primero le pegamos éramos nosotros. Ponieważ my zaczęliśmy ich...